Cześć, cześć, witajcie moi kochani w nowym vlogu. Dzisiaj mamy sobotę. Tak, a nie, nie. Kot się tutaj wtrąca. Ona jak usłyszy, że gadam do kamery, to pierwsza leci po prostu. Kotek niecnotek. Ciężko ta lustrzanka. Ja dzisiaj w dresie, zaraz wam pokażę. Ale dzisiaj mamy kurs astrologii, ostatnią część. Także przyjadą dziewczyny, idziemy pokroić ciasto, zrobimy kawkę i będziemy działać. Działać, ja jeszcze muszę ustawić wydarzenie. Jeszcze się nie czesałam, chociaż się umalowałam. Teraz możecie w pełnej okazałości zobaczyć, no to jest jeden dzień po tatuażu brwi. Bardzo ładnie zrobione. Tu mam trochę stróbków, ale to mają same zlatywać, oczywiście, żeby barwnika nie wybarwić. Chodź, pokaż się ciociom, jaka jesteś przyjemna i śliczna, przyjemna i cudowna. No właśnie, i tylko ogon. I ja tak mam cały wieczór zawsze i cały poranek, kiedy tylko zasiądę, to już kot jest u mnie i już jest lofciam, taki lofciany kotek. Tak, zrzucę cię trochę, wiesz, bo to jest tak. No, jeszcze poduszki dorobiłam świąteczne. Także tak, bierzemy się do pracy. Rodacy. Trzeba to jeszcze wszystko poogarniać. I co? I zobaczymy, co się będzie działo w trakcie dnia dzisiejszego. Także zapraszam na kolejnego vloga. Outfit of the day. Może to trochę zniweluje. Czekajcie, to nie wiem, jak to widać. Co tu fokusuje? Co? Na mnie! Ja, mła! Mła fokus! Mam dresik, to znaczy kroksy zawsze po domu, ale w CIA czy H&M? W CIA był Dumbo, to jest bluza XXXXXL, ale cieplutka z misiem i te spodnie do tego, kupowane osobno, ale kolorystycznie, jak widzicie, bardzo pasują, także będziemy dzisiaj dresikowo, acz zacnie, dresikowo, acz zacnie. Ale nie, ja vloguję, bo Dorota, słuchajcie, robi zdjęcia wszystkiemu, co można. Mhm. Wpadła i dzień dobry i od razu ten. Ale dziewczyny wpadły zacnie, to jest nasza astrologia. A ty mówisz do tego? Tak, tak, vloguję. Nie, on też. Film. Przyniosły nam pani Jim Beana. Poczekaj, już przepraszam, schodzę z kadru. No. A zaraz. Słuchajcie. O, słuchajcie, my jesteśmy w centrum dowodzenia. Powiedz, Dorota tu błyszczy. Dorota jest od błyszczenia. Agnieszka jest od prowadzenia, halo, także halo. Tutaj mamy sekcję techniczną, która się maluje. Ja poustawiałam. Sekcja techniczna musi być, bo na vlogu będzie, to wszystko jest ważne. Ja na oczy. No i sekcja inspiracyjna tutaj. To ważne. Ja nie chcę nic mówić, ale backstage astrologii wygląda w ten sposób. Tutaj się uczą, a tutaj śpią. No. Nie śpią, tylko wypoczywają. Wypoczywają. Relaksują się. A to jest nasz ala kominek. Powiedzieć, no cześć kochani, ponownie my już wieczorkiem. Jesteśmy po kursie astrologii. Wiedza wlewa się wszędzie, gdzie może. Zobaczcie, ja zaczynam nagrywać kot na kolana. Dres. Ale jeszcze przed nami dużo zabawy i poważnych działań, dlatego że mamy nów w strzelcu, zaćmienie słońca w strzelcu, ciekawe energie, będziemy działać magicznie. O 22 zaczynamy Andrzejki. Ja już na Andrzejki tutaj mam przygotowane rozpiski, jakie wróżby będziemy działać i tak patrzę, że muszę jeszcze tylko jabłko z nożem przytargać i będziemy Andrzejkowo. O, może tak powinnam się odwrócić. To będzie widać moje parapety pełne z tych skrzatów. Parapety pełne skrzatów. Dobrze, że jestem troszkę umalowana, to nie będzie tak źle. Ja dzisiaj jeszcze powyciągałam, słuchajcie,
grudniowe naklejki. Mam trochę naklejek, ale właśnie takie zimowe, typu dni tygodnia. Naklejki onegdaj zamawiałam na Tosiakowie, u Inspirowanki, w takich miejscach. Inspirowanka nam umarła, Anna nasza. Tak dziko, ale właśnie takie zimowo-grudniowe, nawet z jakimiś banerkami, zaraz wam trochę pokażę, co tu mam. A dzisiaj też się dowiedziałam, że wróżka z Wejherowa, Kasia Angel, również przeszła na tamtą stronę, taki pokot trochę znajomych, których może się na oczy nie widziało, ale obserwowało się na mediach społecznościowych i też to takie troszkę dziwne. No nic. Tak chciałam, pokażę wam naklejki i widzę, że muszę naładować baterie. A naklejki właśnie są takie magiczne. Sobie je tak przeglądałam i wiedziałam, że gdzieś tu będą jakieś zimowe. To są jeszcze Halloweeny, tego typu rzeczy. Ale szukam zimówek. Już z Ekszona zimówki znalazłam. Tu mam całe też, to są właśnie od Dragon, czyli od Inspirowanki. I właśnie będę próbowała znaleźć zimówki, sobie powklejać w swoje magiczne notatniki. To są takie wspierające rękodzieło, że tak powiem, naklejki od naszych, no takich, gdzie polskich producentów, że tak powiem. A my, słuchajcie, przygotowanie do Andrzejek, bo za moment będą na kanale. Ja schodzę na dół, muszę założyć opaskę, bo jestem w nieogarze. Nie wiesz, gdzie jest ta opaska jelonkowa? Jelonkowa opaska. Gdzieś leżała, nie? Ty, ona była na wazonie. Gdzie jest wazon? Właśnie. A gdzie jest wazon? Szukanko. Czekajcie, bo muszę... Merry Christmasy. Aha, bo tu są lampki jeszcze. Jeszcze takie tam. Jeszcze takie nieogary są, słuchajcie. Ale już jest nieźle. Już, o proszę, komoda, coś tam jest nieźle. Jeszcze ej, gdzie jest wazon w ogóle? Gdzie ten wazon? Ej, no tu nie ma tak dużego domu, żeby mi wazon zginął z jelonkiem. Pani Aneszka. Pani Aneszka, poczekaj, pani Aneszka, już mam takie. Ten mi będzie boleć. O, ten, właśnie tego jelonka chciałam. Już bardzo. Tego jelonka chciałam. Musi być jakiś akcent świąteczny, słuchajcie. Chcesz przędrzejkę? Nice. Jest dekolt i cyc na wierzchu? Jest. To ja sobie muszę też zrobić? No, Dorota. Ja mam trochę mały dodek. Chyba trzeba będzie się przebrać. O, tu już nie jest takie fajne światło. A my będziemy robić kawę, nie wiem, zrobimy to? Już zrobiłam wodę. Będzie kawa. Może ja mam lotopisz, ale dzisiaj, słuchajcie, kurs, coś. No, będę musiała się przebrać. No, ale już głowę masz odzianą. Głowę mam. No. No trzeba. I to dobre światło. To światło mnie postarza. To mnie odmładza, kobieta w blasku. No nie jest najładniejsze, trzeba będzie coś wymówić. Kobieta w blasku świec, tam bałagan, tu bałagan, na choince. Tu się powinnaś patrzeć, Wiśniewska, to jest lustrzanka, nie masz fajnie. Nie w bok, tu mam podgląd, nie? To tak ciągnie. I mam skarpety i kroksy, ale tego nikt nie będzie widział. Gołe nóżki? Gołe nóżki mam, bo... Zimno mi już, rozumiesz. Najlepsze jest to, że... Boże, tam było wszystko widać, dobrze, że miałam czarne rajty. Whatever. Bo mam miniowe pod spodem, no, ale nogi mam dobre, to może być. A jeszcze kalendarz adwentowy, słuchajcie. Już się poprawiam, bo dzisiaj mamy czwarty. No, wszystkiego najlepszego. Znowu mamy Kinder niespodzianki. Jestem tak przesłodzona, że już Kinder niespodzianka pójdzie, wiecie gdzie. Dlaczego jest... Sukienka za milion i kroksy. I kroksy. Ale to nic. O, dzisiaj było ciasto. Tego wam pewnie nie pokazałam. Nie. Dostałyśmy od dziewczyn bardzo fajną rzecz. Dostałyśmy, o proszę. Idziemy robić zdjęcia w ogóle. One wiedzą. Dokładnie tak. A, bo czemu nie? Christmas tree. No i nasz piękny stroik. Tam kalendarz adwentowy, tam wieniec, który spadł, bo on będzie spadał. Trzeba to przybić.
Nie ma jak, bo nie to wiem, są metalowe. Metalowe. Możemy przybić haka do góry. Dlaczego? Dlatego, że drzwi się otwierają w tamtą stronę. Ma to sens. Kochani mężczyźni posiadający umiejętność wiercenia wiertarką, powiedziałabym bywający inaczej. Bywający w naszym domu? Bywający w naszym domu, bądź ci, którzy chcieli przybyć na ratunek. Normalnie bym powiedziała w czasach jaskiniowych o ty, który, o władco chubki krzesiwa. Ja mam wiertarkę, mam kołki. Ale ty wiesz, że to już będzie załatwione, zanim ten blok pójdzie. Poproszę o przybicie. Przybycie. Przybycie, przybicie. Trzeba przybić. Może być to załatwione, aczkolwiek przybywajcie. Dobra, słuchajcie, robimy tą kawę. Andrzejki się muszą zacząć.